Was bardzo serdecznie. Dzisiejsze zawody, jak widzicie, nazywają się najlepsi z najlepszych. Oprócz Was, tych finalistów poszczególnych zawodów, w cyklu zawodów o Puchar Posła w tym roku, które były organizowane, zaprosiliśmy prezesów Waszych członka zarządu okręgu. I oczywiście członka zarządu, dwóch członków. Prezes Iwański nie dojechał. Oczywiście, prezes Iwański nie dojechał, też był zaproszony, ale jest niestety w Warszawie, obowiązki służbowe. Ale jest sercem i duchem z nami. Chciał się też zmierzyć z tymi najlepszymi. No, życzę przede wszystkim tu prezesom, żeby nerwy nie popuściły, żebyście pokazali, że jesteście ciut lepsi od tych waszych zawodników. Jak to będzie, zobaczymy. Puchary widzieliście przygotowane, takie podwójne, czy jak to mówią, potrójne. W późniejszym terminie przyjedzie poseł, osobiście będzie wręczał te trofea. Po zakończeniu zawodów, widać by było do pana posła z waszej strony, to też mile widziane. Oczywiście jest jeden wielki problem, o którym koledzy z Katowic mówią, czyli sprawa stawek. Mogę powiedzieć. Oczywiście stawek. Ponieważ koledzy wiedzą, że ja za chwilę. Dobrze, ja to. No, także na pewno będziemy jako przedstawiciel biura poselskiego i sam poseł interweniować w sprawie RZGW, żeby dla tego środowiska wędkarskiego te stawki były jak najbardziej korzystne i były do przyjęcia, bo to jest jednak nasza egzystencja nad tymi wodami. Dwa słowa jeszcze poprosimy kolegę prezesa Widziaka, a potem sędziemu już oddamy głos. Losowanie, w tym czasie numerki się rozkładają, a ja Wam życzę, żebyście połamali kije na tych małych rybkach, które są w tym stawie na pewno. Proszę. Ja chciałem, proszę kolegów, podziękować w imieniu zarządu okręgu przedstawicielowi pana biura, pana posła Tadeusza Motowidły i samemu posłowi, który, jeśli się zjawi, zrobię to osobiście, za zorganizowanie tych zawodów i za zorganizowanie od kilku ładnych lat cyklu zawodów, jakie odbywają się w naszym rejonie. To pozwala również na wymianę pewnych myśli nurtujących wędkarzy z przedstawicielami ustawodawcy, bo pan poseł jest przedstawicielem ustawodawcy. My w tej chwili mamy bardzo poważny problem, który dotyczy szczególnie nas, rejonu szóstego, tutaj tego rejonu, gdzie mamy mnóstwo zbiorników pożwirowych. Otrzymaliśmy ostatnio faktury podnoszące wysokość czynszu o 16 000% nawet. 16 000%. Ale to jest sumy, które nas interesowały, nie procenty. To ja zaraz powiem na przykładzie jednej umowy, którą mam tutaj. Zbiornik Buków, 37 hektarów. Opłata od nowego roku 102 tysiące za ten... Na 5:09 sygnał na męczenie, o 9:00 na łowimy, za 5:12 i o 12:00. Łowimy jedną wędką, wiadomo. Zanęty 17 litrów, tutaj 1,5 litra zanęt żywych i litr ochotki. Takie jest tego, łowimy na jedną wędkę. Jest to metoda spławikowa. Są jakieś...
ładnie. Ja czy Martinka? Jak nie zawodzę, jest to chyba. Pan ja przypadkiem na jeszcze.